10 najbardziej nielubianych osób w Polsce. W tym odcinku skupimy się na polityce, także wszelkich celebrytów, muzyków czy piłkarzy po prostu sobie odpuszczam. Radosław Sikorski, polski polityk, politolog oraz dziennikarz. W latach 2005-2007 minister obrony narodowej, w latach 2007-2014 minister spraw zagranicznych, w latach 2014-2015 marszałek Sejmu. Przynależność: Platforma Obywatelska. Jest on autorem wielu wybitnych cytatów, które za chwilę przytoczę i bez wątpienia właśnie za to został przez Polaków znienawidzony. Zacznijmy więc festiwal na Twitterze, po tym jak okazało się, że Sikorski nieźle baluje za pieniądze państwowe, polityk napisał. Co do ośmiorniczek, to przypominam, że jedzenie drogich kolacji na koszt podatnika jest częścią pracy ministra spraw zagranicznych. Później polityk tłumaczył się, że to była ironia, ale wiecie, kiedy ktoś mądry udaje głupiego, to to widać. To jest ironia. Kiedy głupi udaje głupiego. No coś się nie udaje i jest po prostu głupi. Sikorski został również zapytany, czemu polscy żołnierze jadą do Afganistanu. Ten odpowiedział: Polscy żołnierze jadą do Afganistanu, żeby bronić ojczyzny. No akurat jechali tam, żeby ustabilizować region, w którym tworzyły się oddziały do walki ze Stanami Zjednoczonymi. Ale co to Pana obchodzi? No i na koniec za nas, za naszego ukochanego, najwyższego przywódcę, oby żył wiecznie. To teraz, jaki wzniósł Sikorski za Donalda Tuska. Janna Mucha, polska ekonomistka, polityk, posłanka na Sejm 6, 7 i 8 kadencji, od 2011 do 2013 roku minister sportu i turystyki. Jaki problem? Pani nie znała się zupełnie na sporcie. Stała się obiektem żartów oraz zestawienia jej wpadek stworzyły dziesiątki serwisów. Posłuchamy kilku wypowiedzi i nie ukrywam, korzystałem tutaj z kanału jeden z wielu, który jest naprawdę niezły, także polecam. I na przykład taka wypowiedź. Tylko nadmienię jednym zdaniem program 500 plus wycofał z rynku pracy ćwierć miliarda Polaków. I to są głównie kobiety. No tak, w Polsce jest niecałe 40 milionów ludzi, więc ćwierć miliarda to 25 milionów. Czyli według pani ponad połowa Polaków jest bezrobotna, z czego w ostatnim czasie bezrobocie waha się około 6%, a nie ponad 50%. Żeby było śmieszniej, jako minister sportu publicznie zaczęła się dopytywać, dlaczego w superpucharze ekstraklasy biorą udział takie drużyny, a nie inne. No nie każdy musi to wiedzieć, ok, ale minister sportu powinna. Na koniec perełka. Tak nieraz wspomniałem, że ci z kodu krzyczą wolność, równość, demokracja. Demokracja to wola większości, a większość wybrała pis, więc w duchu demokracji powinniśmy dać spokojnie rządzić pisowi przez 4 lata, a jeśli im to nie wyjdzie, to ludzie demokratycznie wybierą kogoś innego. No według pani Muchy trochę inaczej to wygląda. Że rządzenie większościowe i przegłosowywanie większościowe to jest demokracja, to jest bolszewizm. Dokładnie bolszewizm, a nie demokracja. Antoni Macierewicz, polski polityk, historyk, nauczyciel, akademicki, publicysta, działacz opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Zamieszanie, jakie robi Antoni Macierewicz wokół katastrofy smoleńskiej, to jeden z jego wielu wyczynów. Uparł się, że to był zamach, i za wszelką cenę chce pokazać wszystkim, że ma rację. Przejadło to się już wielu i przez to jego postać trafiła na wiele rankingów najbardziej nielubianych polityków. Jego wybryki są jednak dużo starsze, bo na przykład Macierewicz doprowadził do dekonspiracji polskich agentów na Bliskim Wschodzie i właściwie rozmontował państwo polskie. Przypadkiem, ale jednak to zrobił. Jak tego dokonał? Zapraszam jutro na kanał Inwigilator. Rozwinę ten temat. Kinga Rusin, polska prezenterka i dziennikarka telewizyjna. Jedna z najgorszych dziennikarek w Polsce. Wczoraj, na przykład, prowadziła wywiad z Mają Frytkowską, powszechnie znaną Frytką, która została zaproszona do studia TVN, aby opowiedzieć o przemianie, jaką przeszła z telewizyjnej pani lekkich obyczajów na spokojną matkę. Ta jednak ostro atakowała i oskarżała o jakieś głupie rzeczy. Wiecie, dziennikarz powinien tak przeprowadzić rozmowę, żeby widz uzyskał jak najwięcej informacji od rozmówcy. A nie ma przerywać i swoje poglądy wkręcać, bo opinia dziennikarza nikogo nie interesuje w trakcie wywiadu z jakąś tam osobą. Miało być o polityce, więc trzeba wspomnieć, że pani Rusin lubi czasami coś walnąć ciekawego, a przytoczę tutaj kilka przykładów i ponownie odnoszę się tutaj do kanału jeden z wielu, bo nie chcę po prostu go cytować, bo tak naprawdę powiedziałbym to samo co on, więc po prostu udostępniam i wstawiam fragment odcinka dotyczący Kingi Rusin roczny lasów państwowych jest około, uwaga, 8 miliardów złotych, 8 miliardów złotych, czego z czego z wycinki drzew 70 ponad procent. Natomiast lasy państwowe nie dokładają się do budżetu państwa. Lasy państwowe rocznie odprowadzają z tytułu różnych podatków dochodowego leśnego, lokalnych VAT dwuprocentowej daniny od przychodów ze sprzedaży drewna w sumie około 1,4 miliarda złotych. Dodatkowo w latach 2014-2015 wpłaciły do budżetu łącznie 1,6 miliarda złotych, które miały być przeznaczone na budowę Monika i remonty olejnik. dróg lokalnych. Polska dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Według mnie najgorsza dziennikarka w Polsce, taki urban Platformy Obywatelskiej. Urbanie zaraz sobie powiemy. Pani Olejnik przywykła do prowadzenia rozmów w taki sposób, że jak rozmówca jest po jej stronie politycznej, to go wspiera. Kiedy jednak jest przeciwnikiem, to go zagłusza. Wspomniałem już o tym w tym materiale. Dziennikarz powinien wyciągnąć jak najwięcej informacji z rozmówcy. Podam tutaj taki przykład. Kuba Wojewódzki, gdy rozmawiał z Nergalem, przyjął postawę katolika Polaka, obrażonego przez z Behemota i zadawał mu pytania z tego punktu widzenia. Kiedy zaś jego gościem był Szymon Hołownia, to podawał argumenty klasyczne dla ateistów. Przyjął rolę przeciwną dla rozmówcy. Olejnik, rozmawiając z osobami z PO czy z Nowoczesnej, nie wyciąga żadnych informacji, tylko przytakuje i mówi, że tak jest, super, tak jest, zgadzam się z tobą. A rozmawiając z kimś z innej strony politycznej, nie pozwoli mu się wypowiedzieć, aby widzowie wiedzieli, co ta osoba myśli, tylko krzyczy i swoje poglądy przedstawia. Choć w potencjalnej sytuacji nikogo to nie obchodzi. Była nawet sytuacja, że nie mogła znaleźć argumentów przeciwko i przerwała wywiad. Mają pan, ja panu emocji. proponuję, że pan się napił zimnej wody i kończymy Dzisiaj rozmowę gościem Radia Z był Zbigniew Ziobro. Dziękuję Monika Olejnik. Koniec. Koniec. Gość Radia Z. Jerzy Urban, polski dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk, no i wideobloger. W latach 1981-1989 rzecznik prasowy rządu Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Mesnera, i Mieczysława Rakowskiego. Od kwietnia do września 1989 roku minister, członek Rady Ministrów oraz przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji, Polskie Radio i Telewizja. Od 1990 roku redaktor naczelny Tygodnika Nie i właściciel wydającej go spółki URMA. Kiedyś odpowiedzialny za większość kłamstw komunistycznego reżimu, za propagandę związaną z księdzem Jerzym Popiełuszką czy Janem Pawłem II. Dziś satyryk żartujący ze wszelkich świętości polskich. Więcej o nim opowiadam dziś na kanale Invigilator, więc tam Was zapraszam. Lech Wałęsa, polski polityk i działacz związkowy z zawodu elektryk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 20 grudnia 1990 roku, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla, był jednym z czołowych opozycjonistów w okresie PRL oraz pierwszym prezydentem RP w wybranym w wyborach powszechnych. Tygodnik Time uznał go człowiekiem roku 1981. Oraz uznał go z jednym z najważniejszych ludzi stulecia. Swego czasu prawdziwy symbol wolności, dziś działacz polityczny, który został przez pewną opcję polityczną nakryty na pewnych kłamstwach, więc w ramach zemsty przyłączył się do przeciwnej opcji politycznej. Jego współczesne wypowiedzi oraz robienie z siebie na siłę bohatera Polski, który wspiera dziś jedną i jedyną słuszną opcję polityczną, zrobiło się trochę żałosne i raczej ludzie za tym nie przepadają. Wojciech Jaruzelski, polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, generał armii wojska polskiego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego sprawowała formalnie faktyczną władzę w Polsce. 51 posłów Konfederacji Polski Niepodległej złożyło do Marszałka Sejmu wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu 26 osób związanych z wprowadzeniem i realizacją stanu wojennego, w tym i Wojciecha Jaruzelskiego. Postępowanie prowadziła Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu pierwszej i drugiej kadencji. Jaruzelski jest uważany za jednego z katów Polski w związku z tym, że już nie żyje, a i od lat nie udzielał się politycznie możliwości. Można go uznać za postać historyczną, stąd umieszczam go tylko na miejscu trzecim. Jarosław Kaczyński, polski polityk i prawnik, jeden z czołowych polityków współczesnej sceny politycznej Polski. Da się go nie lubić głównie za bardzo propagandowe działania związane z jego nieżyjącym bratem Lechem Kaczyńskim. Pis, który jest dowodzony przez Jarosława, stara się uczynić z byłego prezydenta bohatera i o ile zrozumiałe jest, że ten chce zadbać o pamięć swojego brata, to trochę nie jest fajne, że stało się to narzędziem politycznej gry, przez co opozycja również zaczyna rozgrywać swoją grę za pomocą omawianej tragedii. Dodatkowo mówi się, że Jarosław Kaczyński, mimo że jest zaledwie przedstawicielem partii politycznej, to sprawuje kontrolę zarówno nad prezydentem, jak i premierem, którzy przecież pochodzą z jego partii. Z drugiej strony, taka jest demokracja. Donald Tusk, polski polityk, w 2005 roku kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej od 2014 roku przewodniczący Rady Europejskiej. Pierwotnie był idolem młodego pokolenia. Głosowały na niego rzesze wśród nich sam Cejrowski, był zapowiedział Lepszej Polski oraz niższych podatków. Mówił pięknie, kiedy jednak doszedł do władzy, okazało się, że były to zwykłe kłamstwa. Wiecie, jest tak, że niektóre partie po prostu mają jakiś tam program i on się nie sprawdza, że chcą coś zrobić. Być dla Polski, ale się im to nie udaje, bo system zawodzi. Tak jest na przykład w przypadku SLD, bo są po prostu komuchami, a komunizm nie wypala. No, wiemy to tak z historii. Tusk nie bawił się w jakieś naprawianie i porażki. On po prostu wszystko sprzedał i za to Polacy go znienawidzili.